Cześć, witajcie na kanale Lange Łukaszu. W ostatnim filmie unboxingowym oprawy X-Solar LHN obiecałem Wam, że pokażę, jak ją skonfigurować. I tym właśnie się dzisiaj zajmiemy. Zapraszam. Konfiguracja X-Solar LHN jest niezwykle prosta. Zabieramy się do pracy. Pierwsza rzecz to dwie śrubki montażowe, które musimy tutaj poluzować, żeby dostać się do środka oprawy. Oddzielamy oprawę od podstawki. Zobaczcie, podstawka montażowa jest osobno. Wygodna, łatwa rzecz. Możemy sobie ją powiesić najpierw na elewacji, przykręcić solidnie, a później tylko zamontować naszego solara. Kiedy mamy to zrobione, to musimy lampę X-Solar uruchomić. Z tej strony macie takie pokrętło i tutaj uruchamiamy lampę, przekręcając z pozycji off na pozycję on. To jest takie zabezpieczenie, że jak jest lampa naładowana, akumulator działa, żeby nam się ta lampa nie rozładowała. W tym momencie lampa zaczęła świecić. Jeżeli będzie bardziej rozbudowany model lampy solarnej Steinela, to tu po prostu pojawią się dodatkowe informacje. Może być P0, P1, P2 jako programy, w których te lampy będą pracować. O właściwościach tych programów dowiecie się z instrukcji danej konkretnej lampy. Jeżeli by Wam się zdarzyło tak, że będzie bardzo mało słońca i lampa nie będzie się w pełni ładować, to każda nasza lampa solarna ma tutaj z tyłu na obudowie port micro USB. Możecie taką lampę ściągnąć z elewacji, zabrać do domu i podładować zwykłą ładowarką sieciową do telefonu komórkowego. Ładujemy do pełna. Kiedy jest lampa gotowa, pamiętamy, żeby ją uruchomić z tej strony. Następnie montujemy ją na elewacji do wcześniej przygotowanej podstawki. Skręcamy dwie śrubki od dołu. Wygodny montaż, jeżeli lampa jest zawieszona na elewacji, to łatwo się dostać do niej. Będzie w tej pozycji. Od dołu sobie tą śrubkę będziemy poluzowywać. I ostatnia bardzo ważna rzecz, już po skręceniu obudowy, to folia zabezpieczająca na panelu. Musimy ją też zerwać. Wtedy będziemy mieli w pełni przygotowany produkt do działania. I w ten sposób mamy gotowy, skonfigurowany produkt. Cieszymy się z energii słonecznej i podświetlanego numeru domu. Zasubskrybuj nasz kanał. Jeśli podobał Ci się film taki jak te, możesz nam dać łapkę w górę. Zapraszam Cię też na nasze pozostałe media społecznościowe: Facebook, Instagram. Do zobaczenia.